Weź się przebierz. Totalnie nie pasujemy do siebie. Wyglądamy jak flippy flap. Bez koszulki dawaj. Ja zwariuję, nie dam rady tutaj być. Nie, no Paweł. Widzowie, jak coś my teraz w Nowym Jorku jesteśmy. Serio, jakby poważnie, akurat jesteśmy w Nowym Jorku na wakacjach. Nasze Instagramy zapraszam serdecznie, link w opisie. Na naszych kanałach, bo notujemy z Nowego Jorku. I tutaj Jeworscy Gotują też będzie jeden. Także subskrybujcie, zostawcie lajka, witamy was w kolejnym odcinku na kanale Jeworscy Gotują. Dzisiaj będziemy testować przepisy Makowicza. Ja fan, to jest mój dream po prostu. To jest jeden z moich celów życiowych, że Makowicz kiedyś stał tu między nami i z nami nagrał jeden odcinek. Ale ogólnie było bardzo ciężko znaleźć przepisy Makowicza. Tak jak na przykład z Gordonem Ramsayem, wchodzić na jego TikToka, na jego Instagrama, wszędzie są przepisy. Tak tam musiałam się naprawdę naszukać i są to takie przepisy okej. On jest tak wybitnym kucharzem, że się po prostu tym nie chce dzielić z ludźmi. Tak mi się wydaje. Więc przechodźmy do przepisu. Tak, dzisiaj zrobimy dwa przepisy. Jeden będzie na makaron, drugi będzie na śniadanie. Będzie po prostu omlet. To zacznijmy od omleta. Czyli teraz tak, przygotowujemy na dzień. Szalotka, natka pietruszki i pieczarki. Jak w ogóle wygląda szalotka? W sensie jakby wiem, że tak wygląda i wygląda w środku. Nigdy nie widziałam szalotki w środku. Taka pół czerwona, pół biała cebula. No tak, tylko jak cebula po prostu? No jak cebula. To czemu czasami się używa to, a czasami to? No ktoś ma kaprys, żeby służyć szalotkę. Serio, tak jest? Czy po prostu no nie, no są podobne w smaku. Dobra, to kroisz ty? No tak, tak, tak. Możesz pokroić pieczarki w plastry, chociaż ja lubię. To ja! Przykroj... Aż mi się przypomniały czas, jak w pizzerii pracowałem i pieczarki kroję na pizzę. Fajnie się je kroiło. A ja przygotuję natkę pietruszki, umyję ją i... To ja pieczarki i cebulę, a ty natkę. Nie ma Citroxa pomiędzy? Kurde, natka Natalia. Jest Maria Paweł. A to może ty i tak to pokroisz, jak ty masz ten... To ja pokroję wszystko, a ty po prostu popatrz na mnie. Dobra, to może ja przygotuję już jajka. Popatrz, jak przystojnie to robię, dostojnie patrz. Pięknie. Robiłem to ponętnie? Tak, bardzo. To ja w tym czasie, jak ty kroisz, to potrę ser. Super. Sprawiedliwy podział obowiązków. Ten ser to dopiero śmierdzi. Gruyère z Francji. On pachnie jak pięta. Moja na przykład tak nie pachnie. Dobra. Pieczara. Chyba tyle wystarczy tego. Wiecie, dlaczego ja nie lubię pieczarek? Bo ja ogólnie nie lubię pieczarek. Nie dlatego może nawet ze względu na ich smak, tylko ze względu na to, że wiem, pracując w gastro, wiem jak przygotowują te pieczarki. Te pieczarki nie są zazwyczaj myte, nie są obierane, tylko są po prostu tak wrzucane najczęściej do maszyn. One są takie brudne, nieumyte i są po prostu wrzucane. No jak się kupuje w sklepie, to one też są takie często brudne, nie? No tak, dlatego je obierasz po pierwsze, no. Po drugie płuczesz ją. Jest git wtedy pieczarka. Wtedy jestem w stanie ją zjeść. Ale tak, to nie lubię. Okej, czyli wszystko mamy już pokrojone. Znaczy pieczarkę jeszcze trzeba pokroić. Ale mogę jeszcze rozgrywać patelnię. Możesz. O tak, uwielbiam to. Bo ona jeszcze jest taka, inaczej się kroi niż jakiekolwiek warzywo to. No bo ona jest taka gąbczasta. I to zawsze jest satisfying takie. No jeszcze na pizzę okej, jak jest nieumyta, bo się przepali, nie? W tych 250 stopniach. Ale jak robić coś, wiesz, w mniejszej temperaturze, pieczarka, ja mówię zazwyczaj. Jedyne miejsce, gdzie jemy pieczarki, to jest na zapiekankach. No tak, one też są w wysokich temperaturach, nie? I w jednym miejscu robią dobry farsz, no faktycznie, w gdyńskiej zapiekance. Wrzucamy teraz szalotkę i pieczarki na patelnię i to wszystko smażymy. Teraz to solimy. Pieprzymy też, czy tylko solimy? W przepisie jest tylko solimy, ale ja bym dopieprzył trochę. No dobra. Czekamy, aż to się zeszkli teraz. I w tym czasie możemy przygotowywać sobie już jajka. I teraz tak, wbijamy 4 sztuki do miski i od razu dodajemy tam śmietanę. Do tych jajek dodajemy łyżkę śmietany, dosalamy i ubijamy. Ogólnie często jest tak, że ludzie dodają na przykład mleko do jajek. No. Jajecznicę czy coś takiego, nie? Ja na przykład nigdy tego nie praktykowałem. My też tego ogólnie na co dzień nie robimy. No nie, ale daję pieczorami. No bo masz pieczarki na patelni. Cebula i grzybki są już gotowe, więc dodajemy teraz natkę pietruszki. I to chwilę dosłownie z tą natką, możesz już ściągać. Teraz dajemy na to 2 łyżki masła około. Ale maślane to będzie. O to chodzi, ja na przykład nie lubię jajek na oleju. Jajka muszą być na masełku. No i teraz to się po prostu musi, wiesz, omletować. Za gruby trochę ten omlet chyba, co? No, wydaje mi się, że wzięliśmy za małą patelnię. Jak go złożymy, to może się rozwalić. Dobra, trudno, Jola. Co ja mam teraz zrobić? Odwrócić to? Teraz, nie, pod żadnym pozorem. Rzucasz to na środek. Mhm. I dajesz teraz ser na to. Mhm. I teraz to zamykasz. Nie, no nie ma tragedii. Dobra, musi tak być. Nie jest idealnie złożone, ale bardziej się nie da. No, za grube jajo zrobiliśmy. No. Tam ogólnie jest napisane, że już wyłącza to. I to tyle. Zróbmy tak jak on, czyli wyłączamy. Wyciągamy na talerz. Słuchajcie, widzowie. Najlepszy omlet to nie jest.
Jadłam i widziałam lepsze. Zdarzyło mi się również. Zazwyczaj jest lepszy. My za dużo mamy masła, więc zobacz, jak ty na niego naciskasz, to z niego wypływa masło. Co ty gadasz, pieczarka wypływa? No zobacz tu! Co ty gadasz, zobacz, jaki piękny omlet. Farsz nam wyszedł, jajko nie do końca. To prawda. Ale jest dobre! Farsz jest pyszny. Jajko też jest dobre w smaku, tylko po prostu... No! Za dużo jajka daliśmy. Ale ten farsz jest bardzo dobry. Ta pieczarka z tym serem i z tą cebulką idealnie się łączy. Mogę, dobra. Bardzo fajne śniadanie. Tylko inaczej jajko zrobione, no z jajkiem. Mniej masła. Koniecznie, bo jest zbyt maślane jest. Fajny smak daje ten natka pietruszki też. No, tu makłowiczyzna. Ciekawe to jest, takie... Inne. Inne, po prostu inne. A jednocześnie dobre na śniadanie. Tak. Fajne, me like it. Me like it too. Dobra, zobaczmy co tam dalej Makłowicz dla nas przygotował. Drugi przepis jest na alio olio. Tak to się chyba mówi, nie? Makłowicz lubi natkę. Lubi natkę, no. Widać to. Ewidentnie. I lubi sery. Piętowe sery. Piętowe sery. Dobra, zaczynamy od spaghetti. No trzeba ugotować makaron. Tak. Jadłeś w ogóle jakiś taki makaron? Aglio olio. No. Jadłem i smakuje mi, ale często do niego coś dodają, co mi nie siada. Oliwki? Nie chcę skłamać. Dodaję, zapomniałem teraz, jakiś składnik dodaję, który nieraz bym go wziął, ale jest ten składnik i przez ten składnik go nie biorę. Okej. Okay. Ale tak jadłem, jest ogólnie dobry, taki delikatny jest ten makaron, fajny. Oliwa od moich przyjaciół z Dalmacji. Wszystko robi się A mam oliwę od naszych przyjaciół z Grecji. Dobra. Makłowicz ma z Dalmacji, a my z Grecji. W każdym razie trzeba teraz działać szybko. Bardzo dużo oliwy na patelnię, bardzo dużo. Zresztą tego wlał. On wlał tam z pół litra oliwy przecież. My też mamy taką oliwę, poczekaj. Mamy od przyjaciół z Chorwacji gdzieś, nie? On ma z Dalmacji, a my z Chorwacji, widzowie. A gdzie jest Dalmacja? Dalmacja to nie Chorwacja? Mamy z Chorwacji. Dobra, ja leję tyle co on. Jak on zaczyna, ja zaczynam i jak on kończy, ja kończę. Bardzo dużo oliwy na patelnię, bardzo dużo. Dobra. No i mamy. No tyle lał. Kocham ten kanał. I tyle samo wyszło. Bez kitu. Jak ma tą butelkę, identycznie. To... Identycznie nalali. No, kurde wele. Kiedy oliwa jeszcze nie jest zbyt nagrzana, wrzucamy papryczki. Ja wrzucam je w całości. Skąd je biorę? Przywożę je po prostu z Włoch. Mam wszystko mam przywiezione i wszystko mam ogarnięte od ludzi. Teraz do tej oliwy wrzucamy papryczki. Peperoncini, te takie z paczki. No niestety jak Makłowicz nie mamy z Włoszech, ale mamy z paczki. Olcia teraz ogarnia trzy ząbki czosnku, w tym czasie ja wrzucę już makaron, bo nam się woda zagotowała. Makaron wrzucę w całości, co? Tak. Tak o. Uwielbiam oglądać te TikToki, jak na przykład mąż jest z Włoszech, a kobieta jest na przykład z jakiegoś innego kraju i ona łamie makaron przed nim. I on wtedy zaczyna na nim krzyczeć i mówi, że tak nie wolno i tak po włosku krzyczy. To jest wtedy takie śmieszne zawsze. Makaron rzucony. I on powinien nam się robić 5-6 minut. Wtedy ten czas tak po prostu to co? Tak. Jak to zacznie skwierczyć, to w tym momencie bierzemy wodę z makaronu i dolewamy jej trochę, bo to nam rozrzedzi sos. Dzięki temu nam się to wszystko nie spali. Tak przynajmniej pan Makłowicz powiedział. Czyli dolewamy. No nie tak, chłopie, delikatnie. I on tak zaczął robić. Okej. Okay. Tak, Paweł teraz to siedzi i ogląda ten przepis dokładnie, żeby dokładnie wiedzieć, co robić. No i teraz generalnie jak nam się to wszystko ładnie zeszkli, to będziemy musieli to na chwilę ściągnąć z ognia. No to jest mega łatwy przepis, tak naprawdę to są takie mega podstawowe też składniki. Czosnek zawsze masz w domu, oliwę zawsze masz w domu. No to jest spoko, obiad na szybko, no, nie? Ja nigdy tego nie jadłam i jestem bardzo ciekawa jak to smakuje. No on jest ostry dosyć, aglio olio. Zobaczymy. Dobra, jak to już nam się tutaj lekko zeszkliło wszystko, to ściągamy to na chwilę z palnika. Patrzymy na nasz makaron, on musi być al dente na pewno, nie może być rozgotowany, musi być takie mocne al dente. No jeszcze taka minutka. I pan Robert mówił, że ważne jest to, żeby w trakcie odcydania tego makaronu nie zlewać go wodą. Że on po prostu od razu z garnka musi iść na patelnię. W sensie... Znaczy odcedzić go przez cedzak, no, tak. Ale nie lać go wodą, tylko wodę od razu do garnka, tylko jak odcedzimy wodę. A co z tą natką? No właśnie, tak jak oglądam, to chyba ta natka jednak nie jest potrzebna. No właśnie, bo ja obejrzałem ten przepis od Adoza i on tam natki w ogóle nie dodawał. Ale wydaje mi się, że w tym makaronie jest pietruszka. No nie dodawajmy, no robimy według no Makłowicza. No tak, według Makłowicza, więc ja ją odkładam. Ale wydaje mi się, że możliwe, że ona jest. W ogóle myślałam, że będzie problem, żeby znaleźć te papryczki w całości, a wcale nie było problemu. W ogóle bardzo często jak włoskie jedzenie się zamawia, to właśnie ta papryczka jest użyta, nie? Ale nie suszona. Nie, zwykła. W całości. Dobra, myślę, że te makaron możemy odcedzać. I teraz od razu po odcedzeniu... To wrzucamy na... To wrzucamy jeszcze na chwilę na palnik. I wtedy dodajemy makaron. Tak jest. Ale to jest tłuste, co? No. Takie mega podstawowe i tłuste. Jestem ciekawa, jak to będzie smakowało. No w sumie włoska kuchnia jakby jest
taka prosta. No jest, no, oliwa, pomidor, makaron, no, ciasto, mozzarella, wszystko. Takie proste, tak pyszne. No właśnie przez to, że to jest takie proste, z tych podstaw, to dlatego to jest najpopularniejsza kuchnia na świecie, tak, nie? No. Włoska kuchnia jest bardzo uniwersalna, że każdy tak naprawdę lubi pomidory, każdy lubi ser. No pojedziesz, nie wiem, każdy na kawałek świata, raczej spotkasz włoską restaurację. Tak. Dobra, ta oliwa nam się tutaj ładnie tli, wrzucamy makaron. Cały? No nie wiem. On chyba miał trochę mniej, ale no niech będzie. Umieszamy. Najlepsze jest to, że w tym daniu nie ma żadnych przypraw. Oprócz czosnku i tej papryczki, no i soli w makaronie. Mega podstawowe danie. No jestem ciekawa, czy mi zasmakuje. Myślisz, że to będą moje smaki? Myślę, że byłyby, gdyby to nie było tak pikantne. Znaczy nie wiem, jak nam wyszło, bo mało papryczki daliśmy, ale ogólnie wiem, że w restauracjach to jest pikantne. Okej. Okay. No dobra, daj talerz. No to jest mega szybki obiad. Pan Robert mówił, że jak spaghetti, to tylko w głębokim talerzu. Inaczej nie można tego podawać. Czekaj, on jest trochę tak. Polewał pewnie trochę, co? Tak, no. I teraz na wierzch trzeba świeżo potrzeć ser na to. Tak, parmezan. Nie może być potarty przed, musi być potarty świeżo na to od razu. Czy nie, no powiedział, że może być ewentualnie ze sklepu, ale lepiej jak jest potarty świeżo. Wygląda fest prowizorycznie, co? Tak, no wygląda jakby miał być niedobre i bez smaku. Ale aromatyczne jest bardzo. Popełniliśmy na pewno jeden błąd. Daliśmy za dużo makaronu na tą ilość oliwy, ale uważam, że to jest dobry makaron. Jest bardzo dobry, nie jest pikantny. W sensie jest lekko pikantny, ale to jest taka pikantność dobra, odpowiednia. I to jest makaron, który mi smakuje. Są w szoku, bo zawsze jak byliśmy gdzieś w restauracjach, to zastanawiałam się, jak to smakuje, ale nigdy nie brałam, bo się bałam. Dużo więcej papryczki jest w restauracjach. Okej. Okay. I ogólnie on powinien być dużo pikantniejszy. No ale to zrobiliśmy bardzo łagodnego. Bardzo dobry makaron. Mhm. I tani w produkcji. Jest rzeczy, które ma się w domu. Bo zawsze masz oliwę, zawsze masz czosnek, zawsze masz makaron. No ta papryczka, nie? Mhm. To jest taka rzecz, którą my, jak ją kupisz raz, to masz już na kilka kolejnych razy, nie? Bo tak tam jest. My użyliśmy 8, a tam chyba było jeszcze 20. Przepisy Makowicza inne, bo były inne niż to, co zwykle na przykład jadamy, a bardzo dobre. Proste, spoko, fajne, polecam. Jednak Makowicz się zna. Panie Robercie, jest pan bardzo dobrym kucharzem. Polska jest dumna, że mamy pana. Serio. No tak. Dla mnie to jest ikona. Wielki człowiek. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!